Powiedz mi, jak się czujesz po odebraniu tego wyróżnienia? Czy jesteś zaskoczona? Jestem absolutnie, totalnie zaskoczona. Nie spodziewałam się. No po prostu wow, naprawdę. Czy możesz nam powiedzieć w dwóch, trzech zdaniach, czym się zajmujesz w wolontariacie? Ja udzielam korepetycji z chemii. Uczę chemii dwie gimnazjalistki w punkcie pracy socjalnej w Łaziskach Średnich. No i tak się to ciągnie już od około 8 chyba miesięcy, nie umiem określić teraz. A czy wolontariat daje Ci satysfakcję? Ogromną satysfakcję. Tego w sumie to jest ciężko opisać, ile takiego szczęścia i radości daje praca z takimi ludźmi. Oprócz naprawdę fajnej perspektywy na przyszłość i dla nich, myślę, i dla mnie, to jest też sprawdzenie siebie. To jest pozostanie w przedmiocie, który jest dla mnie bardzo ważny, i sprawdzanie siebie na każdej płaszczyźnie. To jest fajna kwestia rozwoju. Spróbuj jakoś zachęcić młodych ludzi do wolontariatu. O Boże. No jeżeli czujecie, że czegoś Wam w życiu brakuje i przepełnia Was takie poczucie, że moglibyście robić coś więcej, to myślę, że wolontariat jest bardzo dobrą drogą, gdzie można tą energię spożytkować. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mateusz, przede wszystkim gratuluję Ci zdobycia takiego wyróżnienia. Jak się czujesz? Jesteś zaskoczony? Co tu gratulować właśnie? Nie czuję się jakoś zwycięzcą, to nie jest jakiś konkurs, ale czuję się jakoś pozytywnie zadowolony i chciałbym to dalej kontynuować swoją pracę, jak i zaangażowanie w wolontariat. I cieszę się. A powiedz mi, co Cię w ogóle skłoniło do zaangażowania się w taką działalność? Podjąłem się tego dlatego, że dużo jest ludzi, które potrzebują pomocy, jak i wiele sfer życia, które jest trzeba właśnie pomóc potrzebującym, tak? Dobrze, więc bardzo dziękuję za wywiad, życzę Ci powodzenia w przyszłej pracy i jeszcze raz gratuluję. Powiedz nam, jak się czujesz jako wyróżniony wolontariusz? Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Byłem naprawdę bardzo zaskoczony, nie spodziewałem się tej nagrody, ale gdy ją dostałem, naprawdę aż serce się ucieszyło, że ta praca, którą wkładam z chłopakami, też czymś owocuje. To możesz nam pokrótce opowiedzieć, czym się zajmujesz dokładnie? Wolontariuszem jestem od tego roku. Zajmuję się grupą chłopców, która tworzy zespół piłkarski Sparta Łaziska. Z chłopcami byliśmy właśnie na turnieju w Chorzowie, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce, oraz także w turnieju Plac na Plac w Wyrach, gdzie zajęliśmy drugie miejsce, przegrywając tylko z profesjonalnym klubem piłkarskim. Jestem naprawdę z chłopaków bardzo dumnych, znam chłopaków parę lat i naprawdę cieszy mnie ta praca z tymi ludźmi. Czyli można powiedzieć, że stawiasz pierwsze kroki jako trener. No niejako też to jest moje marzenie, żeby zostać w przyszłości jakimś trenerem większych klubów, no ale wiadomo, to są marzenia. Gosia, gratuluję Ci zdobytego wyróżnienia. Jesteś zaskoczona? Bardzo. A jak się z tym czujesz? Dziękuję, fantastycznie. Tym bardziej, że nie wiedziałam, że dostanę, więc zaskoczenie jest ogromne. A powiedz mi, co w ogóle Cię skłoniło do tego, żeby zostać wolontariuszem? Kamil Rafa, który kiedyś do mnie zadzwonił ze stwierdzeniem, że on pamięta, że ja się dobrze matematyki uczyłam, bo uczę dziewczyny na Zwałowej właśnie matematyki. No i z tego powodu właśnie mnie tam wciągnął. A czy dobrze Ci się z nimi pracuje? To są gimnazjalistki, więc bez komentarza. Rozumiem. A powiedz mi, czy możesz udzielić jakichś dobrych rad osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z wolontariatem? Do wszystkiego podchodzić trzeba z odrobiną entuzjazmu, bo inaczej szybko się poddasz. Tyle. Dziękuję. Rozumiem. W takim razie życzę Tobie tego z całego serca i jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo. Czy jesteś zaskoczony z otrzymanego wyróżnienia? Tak, jestem bardzo zaskoczony, bo nie spodziewałem się. Bo w sumie na świetlicy pracuję od niedawna, ale też się udzielałem w CSR-ze. No, to jest dla mnie wielkie zaskoczenie. Bardzo. Dlaczego zdecydowałeś się być wolontariuszem? Bo pierwszy rzut oka, no to chciałem pomagać innym, ale też dużo doświadczeń przeżyłem, nie? I też z tymi dzieciakami to tak fajnie jest. A możesz nam pokrótce opowiedzieć, co robisz, czym się zajmujesz? Ale tak na co dzień? Czy w sensie... W wolontariacie. No to CSR i pracuję z dzieciakami na świetlicy, w sensie pomagam w zadaniu. Bawię się z nimi, pomagam. A czy praca z dziećmi daje Ci satysfakcję? Tak, bardzo, bo lubię dzieci. Jarek, serdecznie gratuluję Ci zdobytego wyróżnienia. Jak się czujesz jako wyróżniony wolontariusz? Jestem bardzo zaskoczony. Naprawdę nie spodziewałem się absolutnie, że dostanę w ogóle wyróżnienie. Jestem tutaj tak naprawdę bardzo krótko, ale no, staram się angażować całym sobą. A
dlaczego w ogóle zdecydowałeś się na zaangażowanie w taką działalność? Dużą rolę odegrała tutaj moja narzeczona, która namówiła mnie, aby wspierać właśnie rozwój młodych ludzi, nauczać przedmiotów, można powiedzieć, ścisłych, bo nie tylko matematyki, ale i fizyki. No i sprawia mi to bardzo wielką przyjemność. Jak wrażenia? Czy jesteś zaskoczona otrzymanym wyróżnieniem? Tak, jestem zaskoczona. Powiedz nam, co robisz w wolontariacie? W wolontariacie teraz pracuję nad projektem Seniorzy w Akcji, na które dostaliśmy dofinansowanie i właśnie ruszamy z działaniami. A jakie twoim zdaniem cechy powinien mieć idealny wolontariusz? Jakie powinien mieć cechy? Myślę, że powinien być zdeterminowany, pomocny i mieć w sobie dużo ciepła. Czy możesz jakoś zaapelować do naszych widzów o to, żeby przyłączyli się do wolontariatu, żeby zostali wolontariuszami? Ojej, nie wiem, czy można o to apelować, to powinno raczej tak wynikać ze środka, prawda? No ale myślę, że naprawdę warto i dla własnego rozwoju, i dla poznania nowych ludzi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Mateusz, jak sądzisz, czy w tak małej miejscowości jak Łaziska są potrzebni wolontariusze? Ja myślę, że w każdej miejscowości są potrzebni wolontariusze. Nie ma znaczenia jej wielkość. Wolontariat jest po prostu potrzebny ludziom, niezależnie od tego, czy to są Łaziska, czy Warszawa. Zawsze znajdą się osoby potrzebujące wsparcia, takie jak osoby niepełnosprawne, czy dzieciaki, czy po prostu osoby starsze, które samodzielnie nie dają sobie rady w pewnych rzeczach. I tutaj wolontariusz może przyjść z pomocą, ale też wolontariat może mieć inne wymiary, tak? Można być wolontariuszem na przykład informatykiem, można być wolontariuszem grafikiem, można być wolontariuszem generalnie w wielu sprawach. Nie trzeba wcale pomagać konkretnemu człowiekowi, tak? Można robić stronę internetową stowarzyszenia, można prowadzić portal, można robić warsztaty z dziennikarstwa. Wolontariat może mieć bardzo wiele wymiarów. A jak oceniasz pracę naszych wolontariuszy w naszym stowarzyszeniu? To znaczy, trudno jeszcze ocenić, tak? Pracę poznaje się po efektach, ale widzę już, że jest to grupa na pewno bardzo zaangażowana. To już widać po Szlachetnej Paczce czy po innych inicjatywach, chodzą na zajęcia, ale jest w nich potencjał i widzę, że no, takiej grupy wolontariuszy, jaką teraz jest, to jeszcze nie było, więc myślę, że jeszcze dużo rzeczy przed nimi. To jest właśnie ta grupa, z którą da się robić fajne rzeczy. Czy są jakieś plany na przyszły rok na nowe formy wolontariatu w Łaziskach? Na pewno będziemy pisać projekty, na pewno to zależy też od pozyskania środków, bo jednak nie ukrywajmy, żeby z wolontariatem pracować, też trzeba mieć środki na wyjazdy, na spotkania, na takie też wydarzenie jak to, bo to tak naprawdę motywuje. Tak? Wolontariuszom nie oferuje się pieniędzy, ale trzeba stworzyć jakieś atrakcyjne formy, w których też spędzą czas, czy spotkają się, czy na przykład warsztaty, które przygotowują ich na przykład do pisania projektów, czy do zarządzania, motywowania zespołu. Na pewno wolontariat będzie się rozwijał, niezależnie od tego, czy te środki pozyskamy, czy nie. Projekt Zaraź się wolontariatem ze stosowaniem mentoringu w organizacjach pozarządowych powiatu miłkowskiego uzyskał wsparcie programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Pieniądze pozyskane z dotacji pozwoliły na realizację warsztatów dla młodzieży w postaci 63 godzin zajęć. W ramach tych zajęć młodzież uczestniczyła w następujących szkoleniach: trening umiejętności interpersonalnych, szkolenie wyjazdowe w Szczyrku, tworzenie i finansowanie projektów, warsztat kreatywności i realizacji filmów, szkolenie dla mentorów wolontariatu, gdzie młodzież, która już ma doświadczenie wolontarystyczne, mogła się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniami z młodymi wolontariuszami. W ramach projektu zrealizowano też kilkanaście spotkań wolontariuszy, zorganizowano przedsięwzięcia takie jak Gala Wolontariatu, Szlachetna Paczka, wiele innych inicjatyw, w które włączono wolontariuszy, na przykład realizacja festiwalu filmowego Filmów Niezależnych w Mikołowie. Te wszystkie przedsięwzięcia zaangażowało się prawie 20 osób w wieku 17-22 lata. Projekt przewidywał także doradztwo w zakresie pisania projektów, w efekcie którego powstaje obecnie kilka nowych inicjatyw stworzonych przez młodych ludzi. Wszystkie te przedsięwzięcia możliwe były dzięki wsparciu programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt był wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju oraz Stowarzyszenia Promoc z Łazisk Górnych.